Uczniowie z czterech szkół spotkali się wczoraj, by podyskutować o patriotyzmie. Organizatorem debaty edukacyjnej była Książnica Cieszyńska oraz Stowarzyszenie Wszechnica. Wydarzenie to wpisało się również w ogólnomiejskie cieszyńskie uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Bardzo się cieszę z aktywności młodych osób, że chcieli przyjąć nasze zaproszenie. W tej debacie wzięli udział uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Antoniego Osłowskiego, uczniowie drugiego liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz uczniowie zespołu szkół im. Władysława Szybińskiego. Bardzo się również cieszymy jako organizatorzy, że w tej debacie chcieli wziąć udział uczniowie Polskiego Gimnazjum w czeskim Cieszynie. I myślę, że to się udało, że uczniowie byli bardzo aktywni. Pierwsze zagadnienie dotyczyło patriotyzmu. Czym jest i jak rozumieją go młodzi Polacy? My również zapytaliśmy o to reprezentantów szkolnych zespołów. Patriotyzm w dzisiejszych czasach według mnie jest szacunkiem i jest miłością. A czym dla Ciebie jest dzisiaj patriotyzm? Patriotyzm to dla mnie pamiętanie o przeszłości, myślenie o przyszłości, szacunek i reprezentacja dobrego imienia ojczyzny. Patriotyzm to jest dla mnie przede wszystkim szacunek i miłość do ojczyzny, a co za tym idzie również do obywateli mojej ojczyzny, mojego kraju, Polski. To jest miłość i szacunek dla naszej ojczyzny i tej dużej jako Polska i tej naszej małej, jak na przykład tej Śląsk Cieszyński. I szacunek do osób, które z nami tutaj żyją, mieszkają, naszych sąsiadów, naszych chociażby koleżanki i kolegów w szkole. Kolejne pytania uczniowie losowali z puli 12 zagadnień. Każda z drużyn miała możliwość wylosowania sobie pytania, natomiast drużyny, które brały udział w tej debacie, mogły się odnosić do wypowiedzi poprzedników. Uczniowie byli zachwyceni debatą i jak wspólnie przyznali, chętnie wzięliby udział w kolejnym tego typu spotkaniu. To jest moje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o takie debaty. Jestem bardzo zadowolony z jej przebiegu. Został zachowany dość profesjonalny poziom, wysoka kultura wypowiedzi. Poruszyliśmy wiele ciekawych i poważnych tematów. I jeżeli coś takiego byłoby organizowane ponownie, z pewnością chciałbym wziąć udział. Debata była na bardzo wysokim poziomie. Zachowana została kultura wypowiedzi oraz debata przebiegała w sposób bardzo merytoryczny. Mimo że mieliśmy odmienne zdania na niektóre tematy, nie doszło tutaj do żadnych nieprzyjemnych sytuacji i mogliśmy się swobodnie wypowiedzieć. Nikt nikomu nie przerywał. Spotkanie podzielono na dwie części. Po wystąpieniu zespołów uczniowskich odbyła się publiczna debata w interdyscyplinarnym gronie. Głos zabrali badacze, którzy reprezentowali różne dziedziny nauk humanistycznych. W tej drugiej części debaty będzie przede wszystkim odniesienie się do tych wypowiedzi, które przed chwileczką padły z ust młodych osób naszej cieszyńskiej młodzieży. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.